Siemano ludzie, z tej strony Crater Games i witam was na kanale. Powracamy sobie do naszego ulubionego Remoldan i dzisiaj mam szczerą nadzieję, że uda nam się zbudować w końcu te domy. Byłoby całkiem miło, poza tym nasz pospolity Rusek też by mógł już się ogarnąć, ponieważ ma swój stan psychiczny i jest... Nie za bardzo do użytku w tym momencie. Poza tym nasz nowy kolonista zwany Viking ciśnie z badaniami. Idzie mu to... dosyć wolno, ale przynajmniej lecimy do przodu. I prawdopodobnie za niedługo ta osoba także będzie naszym kolonistą, czy tam kolonistką. Jest ona obrzydliwie brzydka, najwyraźniej. Odrażająco brzydki. Tak, więc fajnie. Nie ma w ogóle żadnego skilla dobrego w niczym. Więc to jest człowiek, który będzie robił wszystko z daleka od ludzi. Wyczerpanie. Mam nadzieję, że wlatł tutaj... O, właśnie się ogarnął, wspaniale. Więc on niech teraz sobie właśnie coś zje, bo on tutaj głoduje, ma już niedożywienie lekkie. Więc zjedz sobie, potem pójdzie zrobić kolejne dobre danie. Zrób to i pójdziesz nakarmić tamtą typę i pójdzie spać. Okej. Pięknie i idź. Zajmij się zanoszeniem jedzenia. Akurat sobie jeszcze pogadacie, świetnie. Czy ona ma w ogóle jakieś ubrania na sobie? O, najwyraźniej zatruła się jeszcze. Świetnie, to je poprawi nastrój jak nic. Spadło resistance z 2 na 1,7. I Vlad zaczął cisnąć z budowaniem jeszcze tych domów. Bardzo dobrze. Tylko czy my mamy wystarczająco drewna? Chyba nie, mamy rozrzucone je po całym świecie, ale jednak mamy tego troszeczkę za mało. Poza tym mamy tutaj troszeczkę rzeczy, które musimy napełnić. I on zemdlał. Wspaniale. Idźcie położyć do wyra swojego, znaczy... jakkolwiek można nazwać to. Jak tam ten skill leci? 215 teraz. No to zajmie nam to naprawdę długo. Chciałbym właśnie też, żeby Vlad przyspieszył tutaj z budową tego wszystkiego, żebyśmy... po prostu mogli spać w domach, a nie... w magazynach tak naprawdę. Viking... czy tobie się spać nie chce? Jesteś w depresji, ja wiem o tym. Masz komfort bardzo nisko, no trudno już. Tak więc teraz musimy zrobić całkiem dużo rzeczy. Po pierwsze, musimy rozkazać komu, żeby zaczął ścinać drzewa, czyli wiemy to Wikingowi. To będzie nas większy priorytet niż budowa baterii w tym momencie, bo na niby jest 10 stopni i jest 6 dzień jesieni. Jednak wydaje mi się, że potrzebujemy bardziej budowę domów, tylko że znowu nie mamy jedzenia tutaj żadnego dostępnego dla nas, więc potrzebujemy zrobić jeszcze 12 racji żywnościowych. Więc Vlad, pobiegniesz tu, pozbierasz te wszystkie ryże i zrobisz tam po prostu jedzenie. Jeszcze ważna rzecz, musimy pozbierać ten ryż, który leży tutaj. Jest gotowy do zbierania, już jest jeszcze w miarę ciepło, więc te rośliny mogą rosnąć. Całkiem szybko nawet rosną. Viking, ty mógłbyś iść ścinać drzewa, proszę cię. Leci rozrywka, troszeczkę w górę poleci. Vlad jest znowu najwyraźniej wkurzony na coś. A nie, to Viking jest wkurzony na coś. O! Nocny Marek w dzień. O, tego nie zauważyłem. Okej, więc ty będziesz miał sen w dzień. A potem będziesz pracował cały czas. I tutaj ci damy jakieś 4 godziny relaksu. Może być. Teraz idziesz się położyć do wyra. Albo najwyraźniej na ziemi. Mamy też trochę jedzenia tutaj i tam. Czy ona jest głodna znowu? Nie, ale nastrój ma bardzo, bardzo niski. Idź, wyczyść to wszystko. Więc już powinno być lepiej z nią. Paskudne otoczenie w dalszym ciągu, no. Nic za to nie poradzę. Nie musimy napełniać tego, chociaż moglibyśmy. Psuje się za 36 dni, a to za 25 dni. Tja, czyli do zimy przetrzymamy z tym, potem zrobi się zimno, oczywiście. Tworzymy drzwi, czy tam zrobimy po prostu wentylację i zimno będzie wpadać do środka. A przez to rośliny nie będą się psuły. Co z tym? Kukurydza 71%. No nie zdążyliśmy na pewno. Chwila, gdzie ja przeczytałem, że jest 6 dzień jesieni, jest 2 dzień jesieni. Okej, to mamy jeszcze trochę czasu. Możliwość uratowania więźnia? Więzień trzymany przez niedola organizacja zdołał ukraść radio i wezwać ciebie. Muffin jest
przetrzymywany w niedalekim i strzeżonym obozie. Uratuj ją i ona dołączy do twojej kolonii. Ma 57 lat. Military Commissar. Komisar. Okej. Ten obóz zniknie za 23 dni, jeśli przegapisz szansę, możesz już nie usłyszeć więcej od Muffins. Sprawdźmy, gdzie to jest. Chociaż my nie mamy żadnego skilla ani w strzelaniu, ani w biciu się. To jest całkiem też daleko od nas, jak widzicie. I najwyraźniej są dwa działka i jeden przeciwnik. Ile byśmy tam szli? Cały dzień. Moglibyśmy. Czy Wiking ma dobre strzelanie? Ma lepsze bicie się wręcz. Vlad ma jakieś tam strzelanie, ale to nie wyjdzie. Ktoś musi zostać w kolonii ogólnie. Więc ja bym proponował, żeby Wiking tam poszedł, chociaż on ma straszny zły nastrój. Mamy 8 racji żywnościowych. One starczą na 3,6 dnia. Ja bym faktycznie proponował, żeby on wyszedł stąd. Cóż, karawanę. Wiking. Mamy jeszcze samice wiórki. Faktycznie. I damy ci jedzenia na... na 5 dni, niech będzie, czyli 7 sztuk dostaniesz. Albo weź od razu 8. My sobie zrobimy tutaj na spokojnie. Super apteczki możesz w sumie wziąć. Przynajmniej będziesz se urat... Jak ci, nie wiem, amputują rękę czy coś w tym stylu, to będziesz mógł se przynajmniej uleczyć to jakoś. I jeszcze chciałbym wybrać drogę. Stąd dotąd. Okej. Wspaniale. Tak, niby to zgnije, ale z drugiej strony, jeśli to nawet zgnije, to będziemy mogli sobie tam znaleźć jakieś jedzenie. Potniemy jakieś zwierzęta, tak dalej. Będziemy mieć jakieś tam przynajmniej jedzenie. Okej, czyli Vlad już ciśnie. Ja bym proponował tutaj jeszcze, żeby zrobić 10 racji żywnościowych. Vlad ma wysokie załamanie, najwyraźniej, szanse. Okej, on teraz powinien... Aha, odpoczywa. Szacowany czas podróży 0,7 dnia. No to jest trochę nawet szybciej niż myślałem, że będzie. Czy jesteś zmęczony? Nastrój bardzo nisko. Ale odpoczynek ma całkiem wysoko, więc powinien już iść, według mnie. Odpoczynek 100%. No i ruszył swoją drogę. Za niedługo też powinien coś zjeść. No i mamy najwyraźniej pół dnia. I zobaczymy, co tam ciekawego jest. On ma tylko maczugę. Faktycznie, to może nie wyjść. Ale zobaczymy. Są tam dwa działka. Aha, miałem to pozbierać, zapomniałem o tym. Faktycznie. No więc tam są dwa działka i jeden przeciwnik. Mam nadzieję, że ten przeciwnik będzie takim leszczem. I właśnie też będzie tylko z pałką biegać. Bo wtedy ja mogę podejść na blisko. Tak, żeby działka mnie nie zauważyły. Zabić tego typa i przejąć działka. Mam nadzieję, że dalej takie coś działa. Idziemy sobie tu, obszary. Czy polecenia prędzej i przyjmij. Tak to zrobimy i taran, to jest nasze w tym momencie. Działka do nas nie powinny strzelać. Okej, Vlad, ja bym ci proponował, żebyś przestał być budowniczym, a bądź rolnikiem. Musisz pozbierać ten ryż cały, co tutaj się znajduje. Świat, jak daleko on jest? Już w połowie drogi, wspaniale, już coś tam zjadł, jeszcze będzie trochę najwyraźniej zmęczony, gdy tam dojdzie. Ale mam nadzieję, że to dużo nie zmieni. To jest nasza frakcja, która... Tak, oni... mogą nam sprzedać parę rzeczy, więc jak tam jakieś srebro znajdziemy czy coś, to zawsze przynajmniej do nich podejdziemy i coś tam kupimy. Okej, czyli ona już pękła w pewnym sensie i teraz możemy próbować ją rekrutować. Ja bym ci proponował też, żebyś zajął się gotowaniem tutaj. Wejdźmy w świat i już poczekajmy, aż ten typ tutaj dojdzie. Więc już w każdej sekundzie on to może zrobić i... jesteśmy w środku. Okej. Zobaczmy, jak wygląda ten teren. Czy on ma wyrzutnią... potrójna wyrzutnia rakiet. O, wow. Ciekaw jestem, gdzie to radio znalazłeś, skoro tutaj nic kompletnie nie ma. Okej, gdzie są działka? Widzę jedno tu i jedno jest tu, więc musielibyśmy iść z tej strony. Tak, żeby działa nas nie zauważyły. Więc Wiking, biegniesz tutaj. Tak, o, naokoło. Okej, jak to chcemy zrobić? Czy my już na starcie możemy zrobić tak, że przyjmujemy to? Niestety nie.
A szkoda. A jak tam wejść, żeby ten typ nas nie zauważył? Żeby nie zabił nas na starcie. Ma tą potrójną wyrzutnię rakiet, to... będzie fatalne jak nas trafi. Ale z drugiej strony, jak podejdziemy wystarczająco blisko, on wtedy z tego nie może strzelić. Ale musielibyśmy tego typa zwabić tutaj, żeby działka nie zaczęły do nas strzelać. Więc pobiegniesz... Och, kurde. Jeśli będzie problem, bo to jest takie ułożenie, że nawet jak tutaj przyjdziemy, to i tak zaczną do nas strzelać, więc biegnij tu. Chyba nas widzi niestety. Pobiegnij tu i teraz tutaj. Okej, jest dobrze. On teraz takie... What the fuck was there? Okej. Więc teraz musimy go jakoś spróbować zwabić tutaj. Albo zrobimy jeszcze coś lepszego. Nie, cholera, nie możemy tego też rozwalić. Rozwali to moglibyśmy po prostu uciec stąd bez strzelania. Ale tak to musimy jakoś to ogarnąć. Chyba, że tak to zrobimy. Co zajmie nam, kurde, z 2 dni. Atakują twoich kolonistów. O, może być. Jak mam się teraz schować? To jest dobre pytanie. 87% ściany. Gdybyśmy mieli granaty, to byśmy tam szybciej weszli, ale niestety nie mamy tego. Możemy spróbować... jakby zabić jego działkiem tego typa. On teraz ma myśli takie co, że on tutaj podejdzie. To my też to zrobimy od razu. A, trafił nas, a nie jego. Zabij go. Okej, zaczęli się bić. Okej, działku na szczęście nie trafiło. Pięknie. Jest na linii ostrzału działka, więc prawdopodobnie on szybciej powinien... Jest. O, fuck, teraz nasz dostanie. A, dostał. Chowaj się. Czy my teraz możemy to po prostu sobie przejąć? Jest, możemy. Uhu! No, to jesteśmy bezpieczni. Działka już nie powinno nas strzelać. Chociaż cholera wie, bo nie mogę ich wyłączyć najwyraźniej. To jest potrójna wyrzutnia rakiet. My musimy się uleczyć na pewno, więc samo leczenie. Okej, musimy mu prze... O nie, on nie jest lekarzem. Mam nadzieję, że ty jesteś. Masz jakąś tam medycynę chociaż? Masz 6, okej, więc musimy otworzyć tą ścianę. Zrobimy inaczej. Po prostu rozbierz to. Nie jest też budowniczym najwyraźniej. Teraz zjedz sobie to, tylko tak, żeby cię działka nie zauważyły. I myślę, że użyję tej rakiety, chociaż w sumie moglibyśmy ją po prostu złapać i uciekać stąd jak najszybciej. Okej, tak, rozwal tą ścianę teraz. Muffins do nas dojdzie. Czy masz jakiegoś dobrego skilla chociaż? Ma dobre skille w strzelaniu i biciu się. Więc nie jest najgorzej. Bateria jest tutaj. Niestety nie możemy jej jakby odłączyć. Kapsuły transportowe. O, ziemniaki mamy. Wspaniale. Vlad, czy ty śpisz? Gotuję proste danie. Okej, to może idź podejdź po te ziemniaki, to będzie bardzo przydatne. Wracamy tutaj do Wikinga. Otwórz te drzwi, znaczy ściany. I... uwolnij prisonera. Okej, wspaniale. Teraz tak, wy podniesiecie to wszystko. Zabierzcie... Co strzela przez drzwi? A nie, oni po prostu drzwi sobie otworzyli, idioci. Okej, podnieś to. Podnieś to. Podnieś to. Okej, czyli to zmieniamy teraz na medyczne. Wiking się tutaj położy. Nie możemy tego położyć, okej, wspaniale. Muszę to odinstalować i Wiking to zrobi. A ja na szybkiego tutaj położę jeszcze może jakieś miejsca do spania. Zmienię to na medyczne. Mafis, czy ty mocno dostałeś? Masz astmy. Astma nie będzie problemem. Okej. Wiking się teraz kładzie. Jeszcze proponowałbym, żebyś wyrzucił te super apteczki. Okej. Teraz Muffins. Tak, leczysz go. Wspaniale. Tylko, że... Olera. Okej, wstrzymaj to teraz. Uleczysz siebie.
tą samą apteczką. Mam nadzieję, że uleczy te dwie naraz, bo jak nie, no to dostanie infekcji. Jest, udało się. Okej, teraz leżcie sobie tu ile chcecie. Musimy złapać jeszcze to działko. Działko. Potrójną wyrzutnię rakiet i spróbować złapać proste danie. To by było dosyć fajne. W tym momencie możecie sobie tutaj leżeć przez chwilę. Chociaż najchętniej spróbowałbym rozwalić ten panel słoneczny. Chociaż kurde, tam jest drugi, to jest problem. Chociaż widzę, że ten... to działko zużywa prąd tylko z tego, więc... zużywa też 80 W, tutaj mamy... ha, cholera, moglibyśmy jakoś tak kombinować z tym... ale nie mamy pistoletu. Gdybyśmy mieli pistolet, po prostu strzelałbym w panel, a się zepsuje w końcu. No i to działko przestałoby działać, moglibyśmy bez problemu uciec. Ale teraz będziemy musieli kombinować niestety. Rzadkie trumbo. Okej. Okay. Wspaniale. Okej, okay. Vlad tam skończył. Najwyraźniej jest godzina druga, a on jeszcze nie idzie spać. Więc zjedz sobie i cię połóż. Co z tym typem? On jest bardzo głodny, więc Vlad... chociaż za chwilę i tak dzień będzie, więc... pobiegniesz, to zrobisz. Czy musimy zbierać ten ryż już? Najwyraźniej jeszcze nie. Okej, okay, Muffin, weź te siniaki, mu ulecz coś tam. Zjedz cokolwiek. Podnieś piwór i cię połóż. A jak to zrobić? To jest... dobre pytanie. Okej, okay, mam to. Zabrałem. Wspaniale, teraz weź się ulecz, człowieku. Lekko dostał. Teraz musimy jakoś spróbować uciec. To działko ma zasięg tutaj niestety. Ale jak wejdziemy tutaj, to możliwe, że nas nie trafi. Tak samo to dziadostwo, bo ma dużo kamieni po drodze. Więc mam nadzieję, że strzeli wszędzie, tylko nie w nas. Przyspieszymy sobie trochę czas. Najwyraźniej zacznie karmić też wikinga. Idzie się położyć, ale ja chcę, żebyście już uciekali jednak stamtąd. Dobra, full speed. Jakoś tak, o, powinniście. A, Muffin dostał znowu. Dobra, uciekajcie. Uciekajcie, albo zatrzymajcie się tutaj najlepiej. Tutaj. Niech Muffin znowu się podleczy trochę. Jaki ty masz skill w medycynie? A ty w ogóle nie mogłeś medycyny robić, no tak. Ej, wracaj, gdzie ty biegniesz? Nie odpoczywaj. Uciekajcie już stąd. Okej, okay, to się udało. To było całkiem fajne. Zacnie wyszło. Możemy odwiedzić jeszcze tych typów. O, mamy atak najwyraźniej. Okej. Okay. Czy on atakuje od razu? Ciężko powiedzieć, nie sprawdziłem tego. Gdzie jest nasz typ? Vlad? A tutaj jesteś w polu. Tak, on atakuje od razu, więc już się przygotujemy. Schowamy naszego kochanego Ruska w tym miejscu. Jak ten typ podbiegnie do nas, to powinniśmy zacząć strzelać do niego. Ohohohoho, jak to zrobić? Mam nadzieję, że to będzie wystarczająco dobra kryjówka. No co on tam ma? Ty ma tylko nóż i ma całkiem dobre bicie się wręcz, więc no... mam nadzieję, że on trafi każdy strzał. Okej, okay, zacznij uciekać. Tutaj. O, zrezygnował z ataku najwyraźniej. Okej, okay, dostał strzała. Najwyraźniej jest zwolniony teraz. Będziemy tak kombinować. Dostał. Dostał. Vlad, uciekaj. Ma najwyraźniej nogi przestrzelone już. Uciekaj. Nice, udało się. Chociaż wolałbym trzymać tą osobę dla nas. No ale już trudno się mówi. Idź sobie zjedz, najwyraźniej mamy już stół, więc wspaniale. Proponowałbym też zdjąć te ubrania z tej babki. Co prawda będzie coś typu, no,
noszono ubrania po zmarłej osobie, ale zawsze coś. Vlad, ja bym ci proponował, żebyś może ściął sobie tego krzaka i dopiero wtedy zaczął się leczyć. Wydaje mi się, że to jednak będzie bardziej... Powinno wyjść to znacznie lepiej. Zajmij się leczeniem siebie. No i rana kłuta ostrze. Cyk. 4,1% aż. Fajnie to wyszło. I uwaga, czy uda się tą babkę przekonać, żeby doszła do naszej kolonii? Tak! Pięknie! Okej, więc teraz to wyłączymy dla więźniów. Ty tankujesz ognisko. Nie tankuj ogniska, tylko zajmij się przenoszeniem tandetnego noża. Połóż go tutaj, czemu nie? Zacznijcie też rozbierać tą typę. I wszystko jest złe. Okej, zajmij się jeszcze przenoszeniem martwego ścierwa gdzieś w piździec. Vlad zrekrutował Pinki, 88% szansy. No to kurde, musiało się już udać. Ta, poza tym prawdopodobnie pisaliście już dużo komentarzy, jak nazwać nowych kolonistów. Ja o tym wiem, tylko że nagrywam filmy do przodu, to znaczy w tym momencie jest 4. odcinek, a ja nawet pierwszego nie wrzuciłem na YouTube'a, więc no tak to wygląda. Więc jak macie jakieś pomysły, dawajcie znać w komentarzach, oczywiście, czytam je. Ale pomysły będą w następnym odcinku, mam nadzieję, bo już więcej nie będę nagrywał do przodu. Więc no... Śmiało dawajcie komentarze z imionami i tak samo nazwą tego miasta, czy tam... Miasta i naszej frakcji oczywiście. A patrzcie tutaj, Winkley najwyraźniej ciśnie z budowaniem domu. Czy masz dobrego skilla w budowaniu w ogóle? Gdzie jest budowanie? 4. Nie jest dużo. Ja bym też wolał, żebyś ty... Okej, oni dotarli, ale to za chwilę. Chciałbym, żebyś ty zrezygnowała z budowania. I żebyś zaczęła na przykład robić przenoszenie wszystkich rzeczy. Bo to potrzebujemy bardziej. A teraz tutaj pójdziemy, pohandlujemy sobie trochę. Mamy potrójną wrzutnię rakiet, więc oni powinni to kupić. Aha, za 130. Za 130. Okej, to może jednak się powstrzymamy. Jednak, najwyraźniej śpiwór możemy za 20 dać, a potrójną wyrzutnię rakiet za 130. Wspaniale. Mamy jedną rację żywnościową za 15. Ale oni mają też kurczaki. Kurczaki byłyby fajne, żeby trzymać je u nas, ale... To byłoby troszkę zbyt... problematyczne. Okej, wracajcie do naszej kolonii. Zajmie im to pół dnia, bo w tym momencie odpoczywają. Bardzo dobrze, niech sobie odpoczywają w czyjejś wiosce. Możemy tak samo ich zaatakować, chociaż to by był bardzo głupi pomysł. No dobra, ciśnijmy dalej. Ty tankujesz najwyraźniej generator. I mamy na 3,4 dnia paliwa. Wow, to jest tak długo. I w ogóle. W dworze jest 17, w środku 16. Ryż starczy na kolejne 30-34 dni. Nie jest najgorzej, Pinkley najwyraźniej śpi tutaj, więc Vlad, ty też możesz iść znaleźć sobie nowe wyro do spania, na przykład w tym pięknym małym pokoiku. Ale dobra, mamy 4 kolonistów w tym momencie, więc potrzebujemy na pewno nowego domu. Więc robimy kolejną ścianę. A myślę, że zrobimy to tutaj. Znowu standardowo 9x9. Teraz jak ten pokój powinien wyglądać? Czy tam dom? A zrobimy coś takiego. Tak i tak. Tutaj zrobi się dziurę. Chociaż może nie. Zrobimy dziurę bardziej w tym miejscu. To zakryjemy. I tutaj zrobimy taką wielką sypialnię. Z łóżkiem podwójnym. A, bo nie. Zrobimy normalne łóżko. Tutaj pięknie. Zrobimy jeszcze stolik nocny. Pięknie. Postawimy stół. No to może za chwilę. Co jeszcze tutaj byśmy potrzebowali? Komodę. Niech będzie. I regał. Ok. No oczywiście jeszcze doniczkę postawimy w tym miejscu, żeby nie było. A czy coś jeszcze byśmy tutaj potrzebowali w takiej sypialni? Chyba raczej nie. Możemy także zacząć robić salon, więc w salonie zrobimy
3 łóżka. Pięknie, zrobimy tak, że... jadalnie, taką jakby. Z czterech stron damy krzesła. I ja bym proponował jeszcze, żeby postawić tutaj toniczkę i... lampę stojącą. Wow. Taki komfort. Oczywiście musimy jeszcze wsadzić im tutaj drzwi. Drzwi. Wynieście jeszcze te fragmenty piaskowca. No i chyba to by było na tyle. Widzę, że Vlad tutaj ciśnie ciągle z roślinami. Mam nadzieję, że ty już nie sadzisz. A, sadzisz, dobra, to nie robisz tego. Już za późno na to. Niestety na dworze jest już tylko 9 stopni. Wy tam idziecie? Zero przynajmniej jeden dnia. To jak wejdę na ulicę, to będzie psz. I już będę na miejscu. No właśnie, nagle przyspieszyli. Więc wspaniale. Dobrze, że tą drogę tutaj mamy. Bardzo ona pomocna jest. Będziemy kiedyś chcieli handlować z tymi na przykład typami, chociaż oni są wrogami. Ale możemy relacje oczywiście poprawić z nimi. Albo z tymi, no to zawsze po prostu łatwiej będzie przez tą drogę cisnąć. Dobra, Wiking, ty chyba dalej jesteś poturbowany lekko, ale już powoli się ogarniasz. Bardzo, bardzo dobrze. Udało nam się uratować jedną osobę dzisiaj, więc... no, całkiem zacnie bym powiedział. Tak samo Vlad. Ja bym ci proponował, żebyś wyrzucił pistolet. Ponieważ mamy lepszą osobę, która pistoleta potrafi używać. Jest z nim Muffins. I wyrzuca on najwyraźniej swoje rzeczy, które miał w ekwipunku. Mamy przyjęcie! Okej, nie wszyscy tutaj przylecą, niech się pobawią. Wszyscy. Gdzie jest Pinky? Tutaj jest Vlad najwyraźniej. Ciśnie z roślinami leczniczymi. Chyba musiał skilla wbić do tego. Viking, jesteś na imprezie, dlaczego masz słaby nastrój? W depresji, nocny Marek, no średnio boli, dobra. Niech ci będzie. Okej, z powrotem Vladowi powiemy, żeby był budowniczym. Więc to zmniejszymy, będziesz budowniczym numer 1. Potrzebujemy także naukowca z powrotem. Muffins, będziesz ogrodnikiem. Najwyraźniej tylko to potrzebujemy. I Pinky, ty możesz być w dalszym ciągu tragarzem, jeśli mamy coś do wynoszenia. Chociaż potrzebujemy jeszcze jednego kucharza. Kto jest najlepszy? Pinky, cały czwarty level. Wspaniale, no to będziesz jednak kucharzem. Chociaż zrobisz nam tylko i wyłącznie jakieś 10 racji żywnościowych, nie będziemy robić więcej. Ponieważ tutaj mamy w dalszym ciągu 2. Tutaj pastę odżywczą najwyraźniej. O, to musi być dobre. Zepsuje się za mniej niż dzień. A to zepsuje także za mniej niż dzień. No, to nie jest dobra wiadomość. Szalone zwierzę! No nie! Znowu królik? Wow, tym razem koza. To już może być troszkę bardziej niebezpieczne zwierzę. Więc zawołamy Muffinsa tutaj. I ta koza jest naprawdę wkurzona. Ciśnie, żeby no tutaj naprawdę przywalić mocno. Ale Muffins ma dobrego skilla w strzelaniu, więc mam nadzieję, że... że trafi coś. O, ładnie, już właśnie chciałem uciekać im, ale najwyraźniej trafił w szyję. No i dziadostwo się po prostu wykrwawiło. Jak to nie ma miejsca, gdzie to składować? Tutaj macie to składować. Zwłoki, zwierzęce. Proszę cię bardzo i zajmij się przenoszeniem od razu. No dobra. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie lajka w górę. Bardzo bym się ucieszył. Ze subskrypcji jeszcze bardziej. No i widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.